Dominika Szablak i Ewelina Kwiatkowska będą reprezentować zespół szkół weterynaryjnych i ogólnokształcących numer 7 w Łomży podczas finału Gotuj z klasą. Właśnie ten duet przygotował dania, które zdobyły największe uznanie jury konkursowego. Ostatni z 14 kulinarnych turniejów odbył się w piątek 23 lutego w łomżyńskiej Wecie. Potrawy oceniał m.in. wicemarszałek Marek Olbryś. Dbanie o tradycję, o produkt lokalny, regionalny, a województwo podlaskie słynie z pięknych, wspaniałych smaków, bo mamy wspaniałą przyrodę, mamy ekologię, mamy produkty najwyższej jakości. Jesteśmy bezpieczni w proponowaniu żywności dla całego kraju, dla Europy. Jesteśmy rolnictwem bardzo silnym i chcemy również wspierać rolnictwo polskie, bo na tym to polega, że ten produkt lokalny, polski, był poprzez szkoły, poprzez konkursy, poprzez różne działania, ofertą dla naszego społeczeństwa i ważne jest bardzo w szkołach, w instytucjach, które się tym zajmują, w szkołach zawodowych, gdzie stawiamy wielką odpowiedzialność i wagę, żeby szkoły zawodowe się rozwijały, żeby proponowały. I właśnie to o to chodzi, żeby ten produkt lokalny podźwignąć, żeby go promować i jako władze województwa jesteśmy za tym, dzięki czemu ten konkurs bardzo wspieramy. Jesteśmy organizatorem na szczeblu wojewódzkim i myślę, że wyłonią się artyści kulinarni, Weta Łomżyńska, czy też inne szkoły zawodowe, które się zajmują żywnością. To jest naprawdę duża sprawa, żeby wykształcić w młodzieży, żeby są pedagodzy, mistrzowie kulinarni i w kraju, ale też i tu miejscowi nasi nauczyciele żywienia, którzy pomagają młodzieży w tym. Konkurs kulinarny dla uczniów szkół średnich z klas o profilu gastronomicznym to autorskie przedsięwzięcie samorządu województwa podlaskiego. Jednym z jego głównych celów jest promocja lokalnych produktów. Tegoroczna edycja zakłada w regulaminie konkursowym konkurs wojewódzki gastronomiczny pod tytułem Gotuj z klasą. Cieszymy się bardzo, że nasza szkoła po raz piąty uczestniczy w tym konkursie. W tym roku kapituła wymyśliła, że tylko trzy zespoły dwuosobowe biorą udział na etapach szkolnych, no i później zostanie wyłoniony ten najlepszy zespół z danej szkoły ponadpodstawowej o profilu rolniczym i gastronomicznym, gdzie właśnie takie kierunki w naszej szkole są. Cóż, no bardzo fajna inicjatywa. Ja się bardzo cieszę, że młodzież może dodatkowo zgłębiać swoją kreatywność, twórczość, pomysłowość w kreowaniu potraw, to po pierwsze, ale jeszcze bardziej ważniejszy aspekt to dla naszej kochanej Rzeczpospolitej, że kreowane są i polecane produkty tak zwane lokalne od naszych lokalnych przedsiębiorców, od rolników. Bardzo się cieszę, bo to jest, uważam, bardzo ważne, żeby kreować regionalizm, żeby te potrawy, które są tradycyjne, które mają też odpowiednie certyfikaty w skali unijnej i światowej, a są przepyszne, zdrowe, ekologiczne i przepięknie przyznało moją zacną i dobrze przygotowaną merytorycznie młodzież przygotowują. W kulinarnych zmaganiach w Wecie o wejście do finału walczyły trzy pary młodych adeptek sztuki kulinarnej, bo na udział w łomżyńskim półfinale zdecydowały się same dziewczyny. Zadaniem uczestników było przygotowanie dania mięsnego i zupy z wykorzystaniem produktów regionalnych. To jeden z głównych warunków konkursu. Poziom był bardzo dobry, bardzo wyrównany. Różne techniki gotowania zostały zastosowane. Zaskoczyła mnie znajomość produktów regionalnych uczniów, sposób ich wykorzystania w przygotowywanych daniach, nawiązanie do tradycji rodzinnych i przepisów swoich babci, mam. Było m.in. mięso z królika, poliki wołowe, zupy krem. Jedną z potraw, która zdobyła największe uznanie, była kwaśnica po podlasku Dominiki Szablak i Eweliny Kwiatkowskiej. Zwyciężczynie z Wety zrobiły miks dwóch receptur, które znalazły w swoich domach. Pomysł na zupę i na danie główne to jest taka ogólna też i pomoc pana, który też nam dosyć mocno pomógł. Przepis na zupę jest od naszych babci. Obydwie połączyłyśmy nasze przepisy, które dostałyśmy i unowocześniłyśmy tak naprawdę, bo dodałyśmy coś od siebie. Tak. I dodałyśmy czegoś nowego, żeby te danie zyskało wyrazistość, bo jednak no, rzadko się spotyka tak podane, znaczy nawet nie podane, tylko po prostu z takimi dodatkami, to na pewno. I
przede wszystkim objawiło się to smakiem. Nie spodziewałyśmy się tego w zupełności. Pan był nami załamany. Załamany był na początku. Mówi, że nic z tego nie będzie. A to jednak taka niespodzianka i nam się udało. No, zobaczymy, jak będzie w kolejnym etapie tak naprawdę i miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Zadowolony byłem, ale te właśnie małe ale, które może spowodować w finalnym konkursie, że nie otrzymam jakiegoś wysokiego miejsca. Marchewka miała być zrobiona troszeczkę inaczej, czyli w kawałkach, znaczy w kawałkach, w całości z kawałkiem zielonego. Tak, to wygląda bardziej elegancko i podkreśla jeszcze bardziej wygląd i charakter tego dania. No niestety tym razem troszeczkę materiał nie pozwolił na wykonanie w ten sposób. Dlatego takie, a nie inne przygotowanie. Startowały po raz trzeci, czyli są zdeterminowane i ta determinacja doprowadziła ich do tego, że tym razem wygrały. Weta od początku, czyli od 5 edycji, uczestniczy w konkursie Gotuj z klasą. Gotowanie w Łomży zakończyło półfinały konkursu. Poznaliśmy już 14 duetów, które powalczą o nagrodę główną w finale zaplanowanym na 15 marca. Zwycięzcy odbędą staż w restauracji prowadzonej przez kucharza cenionego w środowisku gastronomicznym.